Któż jak Bóg? W poszukiwaniu źródeł duchowości chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć trochę o sesji duchowo-psychologicznej, której organizatorem jest ksiądz Jarosław Witkowski. Dla kogo skierowana jest ta sesja? Kto może przyjechać i czego może oczekiwać? Na tą sesję może przyjechać tak naprawdę każdy. Ona jest skierowana do każdego człowieka, który szuka czegoś więcej w życiu, szuka prawdy o sobie, który mierzy się z jakimiś trudnościami w swoim życiu i sam nie może znaleźć rozwiązania. Otoczenie to widzi, on sam gdzieś tam dostrzega jakieś trudności, a nie może sobie z tym jakoś tymi problemami poradzić. Myślę, że to jest do każdego człowieka właśnie skierowane. Ale rozumiem, że jest to sesja dla osób dorosłych. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe? Tak, jest to dla osób dorosłych. Myślę, że trzeba osiągnąć pewną dojrzałość i świadomości samego siebie, żeby wiedzieć, że w ogóle w czymś jest problem, żeby go dostrzegać. Często młodzi ludzie nie widzą problemów i to sprawia, że nie są w stanie też rozwiązać tych problemów. A jak już ktoś jest świadomy i widzi problem, to jest do niego skierowane. Myślę, że od tak 23 roku życia, gdzieś tak te granice, gdzieś tam końca pierwszego stopnia studiów, chyba że ktoś nam mówi, dojrzałość psychiczna, świadomość samego siebie pozwala na to. A skąd ten pomysł, żeby łączyć psychologię i duchowość? Dlaczego akurat sesja psychologiczno-duchowa czy duchowo-psychologiczna? Dlatego, że jak miesza się te dwie rzeczy, psychologię i duchowość, jak zajmuje się ktoś duchowością, a się na niej nie zna, albo psychologią, a się na niej nie zna, to może bardzo zaszkodzić takiemu człowiekowi. Dlatego ważni są osoby, które są fachowcami, przygotowani do tego, którzy znają się na psychologii i mogą wejść w tą sferę psychologiczną, a też bardzo ważna w życiu chrześcijanina i katolika jest sfera duchowa i ta sfera duchowa też musi być opatrzona przez osobę, która jest do tego przygotowana. No właśnie, o to chciałbym zapytać. Jak to będzie wyglądało? To znaczy, kto jest odpowiedzialny za tą część psychologiczną, kto jest odpowiedzialny za część duchową? Jak będą wyglądały też te spotkania dla uczestników? Może zacznę od tego, co jest bliżej nam, czyli ta część psychologiczna. Te spotkania będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, czyli dokładnie to będą pani doktor Agnieszka Kozak, która prowadzi trening personalny, trening dla ludzi ze świata biznesu, prowadzi terapię, jest wykładowcą akademickim w tej dziedzinie. I ona wraz z księdzem Grzegorzem Kozakowskim, który prowadzi też terapię, też jest psychologiem, michalitą, tworzą tą sekcję psychologiczną, plus siostra Maria, która też zajmuje się psychologią i formacją kleryków. To jest ważne, żeby była ta sekcja i to są ludzie, którzy są doświadczeni i przez wiele lat pracują w fachu. A druga strona to są ludzie, którzy są doświadczeni w konfesjonale i w kierownictwie duchowym. Ksiądz Mateusz Szerszeń, ksiądz Mirosław Kuczała, ksiądz Marcin Kałwik, ksiądz Grzegorz Kosakowski również, który posługuje i tu, i tu. I on jest właśnie takim fajnym łącznikiem tego duchowości. No i jest też kwestia organizacji, tak żeby człowiek, żebyśmy, osoba, która przyjeżdżał, penitent, rekolektant, żeby znalazł się w odpowiednim miejscu i dobrze był zaopatrzony, miał odpowiedni komfort, odpowiednie warunki do tego, żeby odpowiednio przeżyć taką sesję. Myślę, że dla takiej osoby, która będzie jechała na taką sesję, ważne jest też to, jak mniej więcej będzie wyglądał taki dzień spotkań, jakby można było przybliżyć, w jaki sposób będziemy mogli się spotykać, kiedy i jak wyglądają też rozmowy z kierownikami, z psychoterapeutami. Wygląda to w ten sposób, że są 3 dni pełne, sesyjne, w których będziemy, wiadomo, zaczynamy od modlitwy, czyli będzie około podczas całego dnia około godziny takiej modlitewnej. Później druga rzecz to będzie formacja duchowa. Też będzie około godziny wykładów z teologii duchowości, z teologii, z antropologii, z teologii dogmatycznej, z kierownictwa duchowego. To będą takie rzeczy, gdzie księża tutaj w sposób szczególny stworzą tą atmosferę. Czy każdy będzie mógł skorzystać z kierownictwa duchowego w czasie takiego spotkania? Każda osoba będzie mogła. Będą takie momenty w planie ujęte, gdzie będzie tak zwany czas wolny, ale w tym czasie będą dostępni kierownicy dla każdego. Trzeba będzie tylko wcześniej umówić, nie? Do konkretnego kierownika, dzień wcześniej trzeba się umówić. To jest jakby jedna część. Druga część to są spotkania w grupach terapeutyczne i one będą polegały na tym, że
będą grupy 15-16 osobowe i będzie psycholog prowadzący i będzie około 3 godzin rano i 2 godzin po południu, czyli około 5 godzin w sumie w ciągu dnia spotkań w grupach, na których są poruszane niesamowite rzeczy, bo sam kiedyś tego doświadczałem, takich spotkań, byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie ludzie z różnych światów, ze świata medycyny, ze świata duchowości, ze świata zarządzania, był menadżer, był lekarz, była siostra zakonna, był kleryk, była jakaś studentka. Wychodzą niesamowite rzeczy, ponieważ każdy się otwiera, czuje się prawdziwie w takim środowisku, nie musi ukrywać, nie musi trzymać żadnych masek. I tak naprawdę grupa sprawia, że człowiek, który szuka prawdy o sobie, on znajduje. Rozumiem. A bo w takim tradycyjnym naszym myśleniu, kiedy chcemy coś rozeznać czy pogłębić swoje życie duchowe, jedziemy na rekolekcje. Rozumiem, że sesja duchowo-psychologiczna nie jest w sensie ścisłym rekolekcjami. Na czym polega ta różnica? Bardziej to jest sesja duchowo-psychologiczna, ale bardziej psychoterapeutyczna. Jest dużo terapii, ale też jest duchowość. Człowiek jest ukonstytuowany z dwóch elementów, z duchowości, której nie można mylić, i z uwarunkowań psychologicznych. Dlatego ona się różni tym, że to jest przede wszystkim bardzo dużo trzeba poświęcić czasu na terapię, ale nie chcemy wyeliminować duchowości, nie? Która jest ważna dla nas, dla katolików, dla chrześcijan. Chcemy, żeby to Bóg prowadził i nie chcemy pozbawiać ludzi tego ważnego elementu. Rozumiem. A jeżeli chodzi o sam cel tej sesji, bo rozumiem, że jako organizator też... Mateusz, tak, organizatorem jest Fundacja Michalickie Centrum Młodzieży i my to jako Michalici robimy. Tak, nie chciałbym to, żeby to w cudzysłowie wybrzmiało, że to my, każdy dzieli się z nas swoją elementem swoich talentów, swojej duchowości. I myślę, że tu jest sukces tego, tu może być sukces tego wszystkiego, tego spotkania, dlatego że każdy z nas daje coś z siebie i my to tworzymy, nie? Jakby pomysł jest dlatego, że ja czegoś doświadczyłem mocnego w swoim życiu. Dzięki takiej sesji potrafiłem swoje życie odmienić o 180 stopni. Potrafiłem podjąć decyzję przede wszystkim, bo Pan Bóg przygotował tam dla mnie miejsce, nie? I myślę, że dlatego to jest ważne, że my tam, każdy Pan Bóg nas zaplanował w jakiś sposób, nie? Czyli można powiedzieć, że na tej sesji oprócz działania psychoterapeutycznego jest też miejsce dla Boga. No tak. Myślę, że to jest w ogóle fundament. Tego zaczynamy każdy dzień od modlitwy, nie? I myślę, że też każdy, no, łaska działa na naturze, nie? To jest takie zdanie, które to jest taka prawda teologiczna, która jest niepodważalna, nie? Bo też wiemy, że miejsce jest nieprzypadkowe i wielu ludzi przyjeżdża do miejsca piastowego. Dlaczego akurat tam sesja się odbywa? Dlaczego nie duży ośrodek miejski? Dlaczego nie jakieś centra, które są szeroko znane, tylko właśnie miejsce piastowe? Dlatego, że to miejsce jest naznaczone wielką duchowością naszego założyciela, założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, księdza Bronisława. Tam jest coś wspaniałego w tym miejscu. Tam jak się jest, chociaż chwilę, czuje się, że to jest sanktuarium. Ktoś, kto przyjeżdża tam i zmaga się z jakimiś problemami, czuje się, że to jest odpowiednie miejsce, gdzie można przeprowadzić walkę duchową. Bo to jest jedyne sanktuarium świętego Michała Archanioła w Polsce. I myślę, że dlatego warto tam przyjechać. Poza tym to miejsce pokazało już wiele razy, że wielu ludzi przyjechało stamtąd uwolnionych, wielu ludzi wyjeżdżało stamtąd z czymś i wraca tam. Po to, żeby umacniać to, co się zyskało, nie? Jasne. To może pytanie takie bardziej techniczne. W jaki sposób w ogóle zapisać się na rekolekcję? Gdzie można informacje też na temat tej sesji uzyskać i gdzie szukać informacji? Informacje znajdziemy na stronie internetowej rekolekcje.michalici.pl. Tam będą wszystkie szczegóły. Tam będzie formularz zgłoszeniowy. Tam będzie też opis tej sesji, która i wszystkie potrzebne informacje, które są potrzebne do tego, żeby tam pojechać. A później biuro, otrzymując taką informację, wyśle na adres e-mail informację zwrotną po prostu. To na koniec zapytam prosto. Dlaczego warto przyjechać na sesję duchowo-psychologiczną do miejsca piastowego? Dlatego, że tam można rozwiązać problem, który do dzisiaj został nierozwiązany w twoim życiu. Nie? Każda osoba, która jakby nie widziała możliwości rozwiązania czegoś w swoim życiu, czegokolwiek, jakiejś trudnej zagwozdki, to właśnie przy pomocy tych narzędzi, które tam stworzymy, które Pan Bóg tak naprawdę stworzy te narzędzia, będzie mogła dojść do tej prawdy.
I myślę, że to jest jakby istota tego spotkania. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was na sesję duchowo-psychologiczną do Miejsca Piastowego. Czekamy na Was. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Któż jak Bóg. Dziękuję. Szczęść Boże.